Przygotowujemy 11. kongres Big Data i Artificial Intelligence, chociaż nazwa jest w odwrotnej kolejności. Ale ja lubię tą kolejność, dlatego że Big Data to jest technologia, a sztuczna inteligencja to jest narzędzie, które wykorzystuje dane zgromadzone za pomocą technologii Big Data. I robimy to po raz 11, także to jest jakaś taka już chwila nostalgii i dojrzałości. I zastanawiamy się na tym kongresie, taki mamy przynajmniej zamiar, aby powiedzieć ciekawe rzeczy na temat business transformation. W jaki sposób to, że zgromadziliśmy duże zasoby danych i użyjemy technologii sztucznej inteligencji, może się przyczynić do tego, aby jeszcze skuteczniej realizować nasze biznesy. Bardzo często mówimy o monetaryzacji danych. Ta monetaryzacja danych jest bardzo dobrym pojęciem. Co prawda ja wolę banknotyzację, bo banknoty mają wyższe nominały niż monety. Oprócz tego będziemy starali się powiedzieć o data analytics, czyli analizie danych, które wynikają z warstwy biznesowej, a nie technologicznej, którą daje sztuczna inteligencja. Musimy robić to bezpiecznie, dlatego też aspekty bezpieczeństwa będą dla nas szalenie istotne. No i w końcu we wszystkich tych elementach będziemy starali się dowiedzieć od instytucji państwa, jakie mają pomysły na to, aby biznes był bardziej skuteczny. Do tego zapraszamy, proszę państwa, do 9 stolików, gdzie będziecie mogli przedyskutować w przyjacielskim gronie, ale nie pozbawionym kontrowersji, tematyki naszego kongresu. Serdecznie zapraszamy.